dlaczego lód jest śliski. Na pewno wszyscy z nas przekonaliśmy się, jak śliski potrafi być lód, jak może być to niebezpieczne. Z czego jednak wynika ta ślizgość, nie wiem, czy to jest dobre słowo, tego właśnie lodu. Niestety odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, ponieważ właściwie ciężko określić, dlaczego ten lód jest tak śliski, dlaczego ta jego powierzchnia jest tak śliska. Mamy kilka teorii, taka najprawdopodobniejsza z nich tłumaczy to w ten sposób, że ta cieniutka wierzchnia warstwa, gdy styka się z powietrzem, topi się i to właśnie powoduje, że ten lód jest tak śliski. Ta naprawdę niewielka warstwa, która jest rozpuszczona, powoduje, że ten lód staje się śliski. Wystarczy, że na lód położymy coś, przykryjemy go, odetniemy ten dopływ powietrza i lód przestaje być śliski. Kiedyś uważano, że nacisk, gdy idziemy po prostu po lodzie, że to właśnie powoduje, że ta wierzchnia warstewka się topi. Ale tu nie zgadza się to, że ten nacisk na ten lód roztapia ten lód tylko do temperatury około minus 4 stopni, a wiemy, że lód jest też śliski, czy jest minus 10, czy minus 20. Tłumaczono to też tarciem, że to tarcie powoduje, że ta wierzchnia warstwa lodu się rozpuszcza, ale wiemy, że lód jest śliski nawet kiedy nie doszło do jakiegoś tarcia, gdy nikt go nie dotykał, gdy nikt po nim nie szedł, nie jechał i ten lód jest nadal wówczas śliski. Czyli ta teoria, że jest to wynikiem oddziaływania powietrza, jest najprawdopodobniejsza. Po prostu, że to powietrze powoduje, że ta wierzchnia, cieniuteńka warstwa jest roztopiona i dlatego ten lód jest śliski. Więc jak widać, takie oczywiste pytanie, taka wydawałoby się oczywista odpowiedź, a jednak to wytłumaczenie nie jest takie proste, nie tak łatwo wytłumaczyć, dlaczego ten lód jest śliski. Dziękuję za uwagę, zapraszam do ocenienia, skomentowania, nie chcesz nic przegapić, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek, chcesz, żeby kanał dalej się rozwijał, opublikuj, poleć, podziel się, pokaż znajomym ten materiał, czy też inne materiały, spójrz też do linków zamieszczonych w opisie. Dziękuję za uwagę.